Witam serdecznie piękni widzowie, w ten jakże piękny dzień, kolejny materiał, kolejna giereczka. O, nie udało się złapać tego miecza, no niestety. Ale mamy Kubrak, Kubrak też jest super, o tankach trzeba pamiętać. Wspaniali widzowie, dziękuję wam przede wszystkim, że wpadacie na streamki. Jest was coraz więcej, a ja jestem przeszczęśliwy. Wczoraj na streamku udało nam się polecieć z diamentu 4 do diamentu 2, prawie diamentu 1. 10 topek z rzędu. Wow, to była wielka przygoda. Niesamowite przeżycia. Cóż mogę powiedzieć, było wspaniale. Dziękuję, że wpadacie na te streamki, jesteście super. A przede wszystkim dziękuję tym, którzy subskrybują na Twitchu, bo to dzięki wam być może już niedługo zatrudnię pierwszego montażystę i będę robił jakieś, mam nadzieję, najwyższej jakości materiały, bo takiego będziemy szukać, żeby była dynamika, żeby był montaż, żeby było wszystko. Dobra. Tymczasem dzisiaj jest giereczka. Giereczka na moim głównym koncie, no bo trzeba o tego masterka trochę powalczyć. No i co? No i jest ciężko, ciężka jest ta meta, jest to smocza meta. Jak traficie Syfena albo Shiyu, no to już praktycznie macie szansę na topkę. Bardzo taka, no, złowieszcza ta meta, nie podoba mi się, nie będę ukrywał. Ale jest jak jest, no trzeba ją pokochać. Także ta meta lubi miecze, ta meta lubi tytany, teraz w sumie jest tytan, tylko nie wiem, czy chciałbym go slapować, tak już zaraz. Dobra, uspokójmy się, rzeźbimy jak najlepszy stół na razie, zobaczmy. Zobaczmy, co się wydarzy w Oliver. O kurczę, tutaj mogłem coś jeszcze wziąć w takim razie. Szarża, leczenie oraz bateria. Weźmy sobie leczenie. Leczenie będzie uniwersalne i myślę, że otworzymy sobie ten stół Dragon Mancerami, gdzie będziemy itemizować Volibera, który potem będzie naszym holderem dla itemków przeznaczonych na jakiegoś smoka, Syfena czy Shiyu. Oczywiście Zaya też jest grywalna, też jak najbardziej jest super. I chyba chciałbym wygrywać, więc spuszuję sobie tempo, będę miał jakiegoś tanka zawsze na stole. Tutaj mielibyśmy Rage Winga, gdybyśmy wygrali tę rundę. Ale czy to jest dobry Rage Wing? Któż to wie? Dobra. Odpalmy niedźwiedzia. Tutaj damy kurtkę. No i działamy. Także, moi drodzy, no ja jestem zwolennikiem grania tempo teraz. I to nie tak grania, że jestem tępy. Chociaż tak przez czasem jest. Ale grania tempo, w sensie grania prędkości. Czyli staram się szybko zrobić jakiś mocny stół, żeby strikować do góry. Może weźmy tak, bruzer się przyda, może zaraz. I po prostu chcemy jak najszybciej dostać się do tych jednostek, do tych szans na jednostki, które nas docelowo interesują. A mowa tu oczywiście o smokach. Tak jak wspomniałem wcześniej, pod Zaję też całkiem dobrze się gra. Myślę, że po prostu gra się Shiyu, Syfena albo Zaję, chyba że masz bardzo dobry opener pod kanonierów, masz bardzo dobre tempo na kanonierach, możesz grać kanonierów. Już wczoraj na streamie pokazałem, że kanonierami można wbijać topkę, a nawet wygrywać gry, więc to było też bardzo fajne. No tylko jest ta różnica, że po prostu musisz mieć dobre otwarcie i dobre high role pod tych kanonierów, a jeśli tak nie jest i chcesz w nich pivotować, no to już jest trochę ciężej. Także nie polecałbym tego. Ale no. Może się nie znam. No i przypominam, że jakbyście się zastanawiali, co jest w mecie, zawsze możecie wejść na streamka, na kanał Twitchowy, nawet jak streamka nie ma, napisać na czacie wykrzyknik meta i wtedy wam się pojawi link. Link, który wam pokaże bardzo fajny Google Doc. To jest taki, jak to się nazywało, czekajcie. PowerPointowa taka prezentacja,
która pokazuje wam obecną metę. Bardzo fajna, bardzo super. No dobra, jak na razie nasz niedźwiedź zdaje egzamin. Jest sympatyczny. Z niedźwiedziem jest ogólnie taka sytuacja, że... to znaczy ogólnie jest taka sytuacja, że normalnie robi się blood testera na jakimś niedźwiedziu, ale mamy augment do leczenia. Więc teoretycznie już ten blood tester jest omittable, czyli możemy go po prostu ominąć. Ciężko. Ale niedźwiedź zaklaskał razem z karmą, zrobili rzeczy. Zrobili rzeczy i jest sympatycznie. Dobra, tu nam się level już bije sam i zobaczmy teraz, co na tym kole moglibyśmy złapać. Więc potencjalnie tego Bloodthirstera można ominąć, co sprawia, że możemy zrobić Infinity Edge albo Giant Slayer na jego miejsce. Zobaczymy. No, tutaj jest jak jest, ale może uda się zyskać pasek, który da nam Sunfire Cape. Okej. Okay. Sunfire Cape jest świetnym itemkiem, zwłaszcza na early. Pomaga streakować, pomaga we wszystkim, ponieważ też redukuje leczenie w kompozycji przeciwnika, także jak najbardziej go lubimy i tutaj dołożymy sobie synergię. Teraz nasz front jest całkiem sympatyczny. Nasz backline też robi jako taki damage, więc mamy całkiem solidne podstawy do tego, żeby przystrikować. No tutaj już widzimy, że ktoś skyrolował Syfena, jeszcze ma świetny augment. Także już tutaj jest pierwszy smok. No i właśnie tak wygląda ta meta, jest obrzydliwa, po prostu gracie do smoków. Jak ktoś trafi smoki, no to wow, gratuluję, nie? Już masz top 4 prawdopodobnie. Albo inaczej, już masz level 8. No a level 8 wiadomo, że już daje ogromną szansę na top 4. Także no ciężka, ciężka meta. Bardzo, bardzo szybka, zawrotna wręcz. No ale cóż, no trzeba się dostosowywać. Dobry gracz TFT musi się odnaleźć w każdych warunkach. Więc my oczywiście nie narzekamy, przestajemy już narzekać. I gramy tym, co nam gierka daje. Tutaj prawdopodobnie bym chciał zrobić ekonomię. Stół jest dosyć słaby. No, powoli robi się już lipa. Gdyby się jakoś naturalnie ten niedźwiedź ulepszył, no to byśmy wtedy mieli pewnie windę do góry, ale niestety no wszystko jest na pierwszym poziomie oprócz karmy. I teraz pytanie, czy nie powinienem jej buffować Dragonmancerem w takim układzie, ale może nie. Ona teraz zostanie zwanshotowana przez Syfena, chyba że on nie doleci na taką odległość, zobaczymy zaraz. Po niedźwiedzia poleciał. Nie, po Shena wręcz. No dobra. No niestety, no smok w takiej rundzie to jest z góry przegrana. To nawet nie ma co liczyć tutaj na wygraną. Natomiast możemy zrobić ekonomię. I teraz mamy kolejnego Dragonmancera. Dragonmancer o tyle ciekawy, że jest w stanie nas tutaj poprowadzić do Jade'a. No a Jade jest oczywiście bardzo przyjemną synergią, którą lubimy mieć na stole, która leczy nasze jednostki, która daje im attack speed. Także jak najbardziej jest to bardzo przydatne. Okej, okay. O, mamy tutaj zupgrade'owanego Guardiana, więc chyba przejdziemy na ten frontline z Guardianów, bo to da nam też Jade'y. Więc to nam całkiem pasuje. Tak to wygląda. No, Syfen już jest zrolowany, Shioyu jeszcze nie. Co nie znaczy oczywiście, że w Syfena nie można wejść, bo Syfen dalej jest możliwy. W sensie nie ma go zbyt dużo, że tak powiem, w obiegu, żeby się tym martwić.
porządku. Dobra, chcemy to przerzucić na Leonkę, żeby tu coś wykorzystać z tego i zastanawiam się, co z tym zrobić. Wrzucę tutaj łezkę. Z tego może być Head of Justice dla naszego smoka potencjalnego, tudzież może też być po prostu coś po Daniwie, albo może jakiś Redemption na Niko. Kto wie, no jest troszkę opcji. Ogólnie staramy się po prostu tworzyć itemy przydatne i uniwersalne, których będziemy musieli, znaczy których będziemy mogli użyć w naszej przyszłej kompozycji. Dlatego właśnie fajnie, jakby to były itemy uniwersalne. No bo nigdy nie wiesz, co gra ci da. Także tak to jest. No i pytanie, czy to będzie syfen, czy nie. Jakby był syfen, to by było całkiem wygodne. Możemy to w sumie wziąć. Może nam się przydać. W sumie każdej okoliczności, tak myślę. Mam streaka w dół, ale wejdę sobie w poziom, żeby zwiększyć moje szanse na rolki. I przy okazji będę miał takie coś. Dobra, Dragon Monster jest tutaj aktywny. No w porządku, tak wygląda mój stół na teraz. Zobaczymy, czy zda egzamin. Dobra, może zróbmy tak, bo Tarik od razu zacznie iść, a Trash będzie tutaj animował się przez pół godziny, więc Miśka nie wypuści. No, wszyscy coś tam próbują rzeźbić. Dlatego właśnie lubię grę w Teamfight Tactics. Ponieważ każda gra tak naprawdę jest inna. Możesz... cały czas rzeźbisz, cały czas dostajesz inne karty i mimo wszystko ten scenariusz się zawsze minimalnie różni, a raczej ta droga docelowa do tej finalnej kompozycji. I wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowicie ciekawe w tej grze. Dobra, udało nam się coś wygrać nawet. Super, super, cieszy nas to. Chcemy jednak trzymać te hapeki na jak najwyższym poziomie. Wydaje mi się że właśnie, że w tym secie to jest najważniejsze, żeby te hapeki trzymać na jak najwyższym poziomie. Lee Sin. Czy Lee Sin byłby lepszy niż ten niedźwiedź teraz? To jest, kurczę, pytanie, które mnie nurtuje. Być może, kurczę, powinienem zrobić tak. Wiecie co? Zrobimy w ten sposób. I tutaj wrzucimy to. Będziemy mieć lepszy front. Naszym Dragon Monsterem będzie Karma. Wydaje mi się, że ten niedźwiadek za dużo nie robił po prostu w tym stanie. A tak będziemy mieć mocniejszy front. Karma coś tam postrzela. I myślę, że lepiej na tym wyjdziemy niż z tym niedźwiadkiem. W porządku, teraz tak. To sprzedajemy. I tutaj zwyciężamy, więc sprzedajemy to i to. Żeby zrobić ekonomię. I teraz zastanawiamy się, jaki przedmiot byłby dla nas użyteczny w tym momencie. Na pewno jakbyśmy wzięli piąstkę, to moglibyśmy dokończyć Hand of Justice. Niko została zabrana. Piąstka również. Myślę, że weźmiemy sobie miecz. Miecz weźmiemy troszkę przyszłościowo, ale jak wiemy, wszystkie te smoki docelowe lubią miecz. Zaja też lubi miecz, Talon też lubi miecz. Więc wszystkie te kompozycje w mecie miecze lubią. Tak samo kanonierzy też. Więc zawsze ten przedmiot się przyda. Przypominam o zasadzie, która mówi, że jak masz 3 albo 4 komponenty, to już powinieneś złożyć jakiś item. 4 to już powinieneś, 3 to już możesz. My w tym momencie mamy 2 komponenty, więc mówię sobie w duchu, że jeszcze nie muszę. Tu już widzimy Shioyu. Dobra, ile tych smoków już jest? Idas, Shioyu. No jeszcze ich za dużo nie ma. Oczywiście Syfen cały czas sobie strikuje. No wiadomo, Early Syfen to jest po prostu... to jest to, no to jest taka przepustka do top 4 z bomby. Zresztą tak samo jest z tym Shioyu moim zdaniem. Tu się go udało pokonać, zobaczmy czy to wystarczy.
Mamy mocny front. No, nie taki słaby ten nasz stół. Na takich ciapciusiach złożony, ale jak widzicie, ciapciusie też mają coś do powiedzenia czasem. Tutaj nie zrobię ekonomii, niestety. Bo nie wiem, jak to się wszystko potoczy. O właśnie, jakbym sprzedał teraz Aliwię, to by było tak, jakby było. I teraz pytanie, czy będę pivotował w Zaję, raczej nie, ale Talona będę zbierał, bo tworząc te Jade'y tak naprawdę można dołożyć Talona plus jeden jakiegoś asasyna i tym można się dodatkowo kierować. Wydaje mi się, że to jest dobra droga. Przetestujemy to być może w tym meczu. Tymczasem wrzucimy sobie Anivię, bo jest level 2. Potencjalnie mógłbym Shojina też zrobić, ale problem jest taki, że ta Anivia nie za bardzo tutaj jest zbyt ważna. Ona jest dobra, jak jest Shojin i Morello, no to wtedy już się coś dzieje. Ale jednak ubierać ją kosztem takim, żeby nie ubrać tanka albo smoka, to jest jednak, myślę, zła droga. Wow, no ładnie nas to ścisnął. Chłop sobie strikuje. No, Featherweights plus Luna's Echo, bardzo mocne augmenty pod tempo, które potem troszkę się wyczerpią, jeśli chodzi o ich siłę. Ale póki co chłop z tego korzysta, no i nie ma co się dziwić tak naprawdę. Dlatego też ogólnie jak gracie, to polecam brać augmenty takie stricte ofensywne. Takie augmenty, które wzmocnią wasz stół już teraz. Podobno augmenty ekonomiczne dobrze wziąć w pierwszej rundzie, w tym pierwszym jakby zestawieniu. Ale już w tych dwóch kolejnych to już jest strzał w kolano. Podobno. Więc taka sugestia. Jest to Zaya, którą oczywiście wezmę. No i mamy tutaj dużo komponentów i zastanawiam się, czy tu coś można z tego skleić. Zekę jest teraz najlepsze tutaj do sklejenia? Może Morello? Niech będzie Morello w takim razie. Okej, jak widać już nas tutaj biją w cymbał. Trzeba będzie coś porolować do jakichś 20 golda i zobaczyć, jak to się wszystko kształtuje i w jakim kierunku możemy się udać. Weźmy sobie może więcej komponentów i teraz zobaczmy. Jest tutaj kolejna Zaya. Tego nie będziemy brali. No dobra, do 10, bo tak to wszystko poszło. Kurczę. Ja pierdzielę. A, ciężko powiedzieć, co tu się w ogóle wydarzy. Ale mam zagwozdkę teraz. Boże, gdzie to się zrespiło? Dobra, zobaczmy na razie tego... O Boże, traki! Jak tak można? Jak można go tak potraktować? Bo ja nie wiem kompletnie, co zrobić. Czy grać jakoś pod tego Aoshina teraz, czy nie? No to jest chyba głupota. Aczkolwiek mogę mieć Tempesta 4. A kto by się spodziewał graba blitzcrankowego? Halo! Dobra, czekajcie. Spróbujmy to jeszcze raz zrobić. Ten Morello, kurczę, nie wiem, czy jest zbyt dobry.
To jest dobra rzecz. Dobra, może ustawmy go tak. Dajmy to przede wszystkim tutaj. I zastanówmy się chwilkę. W sumie mam Titana. A już mam Titana tutaj też. Na chwilkę trzeba wziąć coś takiego chyba gdzieś tu. Żeby był ten Tempest. No dobra, zrezygnujmy z tej statuetki na razie. No nie żartuj, jakbym go nie ustawił, to mi go łapią, halo! Dobra, Tempest. Będzie siusianie, czy nie? Może za 3 godziny? No coś tam zasiusiał, ale to dużo nie dało. Wydaje mi się, że to jednak nie tędy droga, że to na Oshin to jest bait. Jest niby bardzik. No dobra, weźmy po prostu pelerynkę i chyba skorzystajmy z Syfena. Bo tak będzie najrozsądniej. Mamy ten Whisper. Mamy tu jakiegoś Bruzera. Potencjalnie na back może ustawimy jeszcze jakieś Swift Shoty. No i chyba w ten sposób. Szkoda, że to muszę sprzedać. No dobra, czyli tak, to idzie out. To idzie też out. To też sprzedam. Wystawimy Syfenka. No dobra, kiepsko to wygląda na razie. I teraz muszę dalej rolować, żeby coś z tego skleić. Jest Zaya, jest coś takiego. Jest kolejny ciapciuś. Czego się mogę pozbyć tutaj? Oho, ciężkie decyzje. Ciężkie decyzje. Zróbmy sobie takie coś. I teraz tak, co jeszcze? Tak naprawdę to powinienem chyba coś takiego zagrać. I wejść w level i dołożyć po prostu jeszcze jednego Bruzera. Tak mi się wydaje. No teraz ten Syfer 1 to jakby, no nie jest stabilizacja już w tak późnym etapie gry. Jak widzimy, ludzie już mają Shioyu na drugim poziomie. A my dopiero mamy Smoka na pierwszym. Także to jest to takie unlucky rolowanko, że tak powiem. Cały czas mnie cecykują, nic nie mogę zrobić. No dobra, i teraz pytanie. Co tutaj? Tutaj przede wszystkim bym chciał jakiś Infinity Edge. Czy to jest możliwe? Ooh. Może to wziąć? No potrzebuję, kurczę, ten poziom wbić. Więc tak też zrobię. Żeby mieć lepsze synergie. Zróbmy takie coś i teraz musimy hitnąć. Tie. Hitnęliśmy takie coś.
No myślę, że chcemy. No i teraz by się jakoś przydało odrobić troszkę tej ekonomii. Ale z tym może być ciężko. Dobra, spróbujmy to przekuć. Takie coś. Kurczę, czy to jest dobre? Zobaczmy. Przede wszystkim. Zróbmy jeszcze loketa. Niech jest. No, próbujemy wycisnąć jak najwięcej z tego stołu. Nie wygląda to dobrze. Potrzebujemy drugiego Syfena i Orna, żeby to miało ręce i nogi. No, biedny smok nawet nie może tu nic porobić. Wszyscy go zatrzymują. Dobra, coś porobił. No i Soluwa jest teraz. Szyvana jest ogólnie bardzo słaba, więc raczej nie sądzę, żeby wysolowała Syfena. Dobra, na szczęście. O! O kurczę, ale ciężkie. No muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Nie mam wyjścia. Walczę tutaj o przetrwanie. Więc wydaje mi się, że muszę to zrobić. W ogóle co jest? Ten stół, że on wygrywa. Niedobrze. No dobra, zostawiamy tak. Tego pajka, no nie wiem, czy frizować tutaj, żeby ich wziąć. Może sfrizuję i wezmę. No tutaj już nie ma nadziei. Nie wiem, ja z tym stołem chyba przegrywam, powiem szczerze. Zobaczymy zaraz. Uwaga. O! O nie! Tego musisz ugryźć! Czemu go nie zabiłeś z Syfem, ty trolu? Dobra, na szczęście tutaj coś zostało porobione. On zadał 15 koła obrażeń, to jednak on wszystko zrobił prawie. No to jednak jest całkiem dobry ten Syfem. Dobra. No teraz musimy po prostu myśleć, jak tutaj ugrać te gry. Jak tu przetrwać w tym środowisku hardkorowym. Tego gościa się nie boimy? On ma... On nie hitnął tego Syfena na dwójkę nawet. Biedny. Jemu musi być smutno. W sensie on go trafił early, a potem... A potem to ja trafiłem go szybciej. To jest takie unlucky, co? Widzicie, ten patch jest straszny. Muszą to jakoś poprawić, żeby była większa dywersyfikacja, żeby więcej kompozycji było w stanie grać, bo to jest głupie w tym momencie. Natomiast augment ma dużo lepszy, nie? Znaczy w sumie dwa ma świetne augmenty. Ja mam weak spot. Weak spot jest w sumie też świetny, to też jest dobre. O! Jego Syfen pierwszy zaatakował mojego smoka. Ale... No dobra. Jesteśmy w top 4? Jesteśmy w top 4. No i pięknie, udało nam się wyrzeźbić jakoś ten stół, żeby wejść w top 4. Także całuję w cyc, widzowie, żegnam się z panią, że to ja czymś... Nigdzie nie idę. Dobra, wiecie co, weźmy sobie Edge of Night i 5 golda. Wrzucimy to na talona. Wydaje mi się, że ten talon też tutaj robi rzeczy, chyba że Pike robi rzeczy. Nie no, talon robi rzeczy też, dobra. Pike też całkiem nieźle. Jakby się ulepszył teraz, to może bym się zastanowił jeszcze. Eliska nie. O! Dobra, no to zrobimy tak. I teraz zastanówmy się. Walczymy tutaj na tego pana. Chcemy, żeby nasi asasyni skoczyli tutaj na tego chłopa. Przede wszystkim Racket Grab. No Racket Grab będzie tego grabował tutaj. No tak dziwnie to rozstawiłem. O, przestawił się. No dobra, może Syfon doskoczy. Syfon. O, pięknie, przyciągnęli mu go. Wystawił mu jak na tacy teraz. Doskok. I nie trafia. Dobra, zabił go. Już chyba jesteśmy w domu, jak ten Varus leży. No jest koślawo to zostało zagrane, ale... Ale ważne, że działa. No widzicie, no to jest gra do smoków. Jak masz smoki, to jesteś Khaleesi,
Targaryen i pierwszy swego imienia, wyzwoliciel elpeków i możesz grać dopiero wtedy, nie? Hit Hubert, no to niezły hit. No ale wszedł tą kompozycją do topki, także ładnie w sumie zagrane, cztery gardiany. No ale to działa głównie dlatego też, że jest ta bateria. Znaczy to są wszystkie augmenty właśnie takie fajne pod early. Pod early access. Wiem, że to Zekę teraz nie daje mi tutaj na asasynach, ale bardziej mi zależało, żeby tu skoczyć gdzieś. Żeby ich jakoś sklampować, steroryzować. Dobra, zobaczmy, czy Syfen się tam zmieści. O! No i co, nie zabijamy tego Ezreala nigdy? Zabijamy, dobra, nice. Okej, okay. Co my tu mamy? Może jakiś upgrade, please. Dziękuję ślicznie. No jakby się ten Ord zupgrade'ował, to bym się czuł już komfortowo. A jakby Pike się zupgrade'ował, no to już w ogóle bajobongo. Shed biedny jest na pierwszym poziomie. Wcześniej go zbieraliśmy, wcześniej się trafiał, ale... Jest jak jest. Ty masz w sumie AP, no to w sumie dobre te itemki będą. Potencjalnie mógłbym jeszcze ściągnąć z kogoś itemki, na przykład tego Edge of Night'a ściągnąć. Syphon. Weźmiemy, żeby się nie trafił temu chłopowi. Wiem, że to jest złe, ale tak trzeba w tej gierce robić chyba. A już mu się trafił, dobra, to możemy rolować. Przecież szedy się trafiają, co ja śle... Dobra, wytrzymamy. Dobra, wytrzymamy jeszcze. Przeżyjemy tę rundę jedną. Na jednym HP, ale przeżyjemy. Chyba, że wygramy jakimś cudem. Syfeny się już biją. O, ten go goni. Nie, ten go nie goni. O, dobił go, nice. To jest taka loteria właśnie, którego pierwszy ugryzie, nie? I przeważnie go wali na bombę. Także no te smoki... Te duele tych smoków są przerażające. No dobra, Hit Hubert jeszcze się nie starł z naszymi pajkami level 2. Dobra. Może tak spróbuję? O, na smyczy jest. Co go kopiesz? Ale dobrze go kopnąłeś w sumie, tylko szkoda, że nie zabił. Mam wrażenie, że mamy szansę na pierwsze miejsce nagle z tego lobby. No na to wygląda. Spodziewaliście się tego widzowie? No dobra, tutaj nie będziemy tego już ulepszać. Szukamy Ornika, Ornitoptera. Myślałem o tym, właśnie dlatego zrolowałem do dwójki, bo myślałem, że może to ulepszę. Dobra, wiecie co bym zrobił? Zrobiłbym takie coś. I teraz... Dobra, nie pytajcie, to jest źle zrobione. Mam za dużo rozchwień w głowie i wszystkie mi się pomieszały. Ale dobra, Syfen tutaj skoczy, więc jest git. Co z tego, że dobiję statuetkę? No i zabili mi Syfena, ale LeBron James coś próbuje jeszcze. Oj. Czy to się uda? Nie uda się. No, przegrana to jest. No co, no to ustawienie było bardzo złe. Syfen musi tutaj stać na środku, żeby od razu skakać. Dobra, tyle. Nie ma tutaj więcej kombinatoryki.
Co tutaj bym chciał? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, co bym chciał. Nie mam pojęcia. Zgłupiałem. Teraz dostałem co? Shimmer Scale'a dostałem. On zaraz spadnie z góry pewnie. No to strollowałem teraz tym, tą zagwozdką życiową. Dobra, no to co? To idziemy do pierwszego rzędu. Tutaj musisz stać ty. Ty musisz stać tu. Ty sobie staniesz tu. Ty sobie staniesz tu. I teraz jest zagwozdka życiowa. Typu gdzie skoczyć? Tutaj skaczemy. Shimmer Scale, jakie staty dajesz? Kombat, dobra, ty masz kombat. Dobra. LeBron James? No niestety się zablokował. Oj, Syfel się pogubił. No to chyba przegrywamy to. No i w złą stronę leci. Co za niedobry dziad. No to niestety drugie miejsce. Ale mam wrażenie, że z dolnego miejsca. Bo musieliśmy się ratować. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na streamki 20-21. Zostawiajcie followki, wszystko macie w opisie. Dołączajcie do Discorda. Całuję w cic.